Cześć Wam, to ja, Tymry. No i w dzisiejszym odcinku chciałabym zrobić jakby taką aktualizację pakowania modeli do wysyłki, na sprzedaż. I tak, i pokażę Wam dzisiaj w sumie znowu, bo już nagrywałam niedawno taki odcinek pod tytułem Jak spakować konia, model konia, ale dzisiaj zrobię taką lekką aktualizację, że tak powiem, bo uznałam, że w tamtym filmiku nie powiedziałam wszystkich takich najważniejszych rzeczy. Więc tak, dzisiaj pakuję dwa customy, drastiki, Zagato i Hakana, bo oba się sprzedały do mojej stałej klientki, którą pozdrawiam serdecznie, no i dzisiaj właśnie będziemy je pakować. Tak, jeszcze dorzucę, że wszystkie koniki się wylicytowały, które wystawiłam, z czego właśnie ten tam do tamtej mojej znajomej, a tutaj do osób, których w sumie nie znam i mam nadzieję, że okażą się uczciwe, bo ostatnio miałam parę sytuacji, że jednak się nie udało. No ale dobra, nieważne. Tak czy siak, no tutaj jeszcze jak widać robię dwa customy. Ta klasz to miała być kara, ale wyszła tarantowata. Jeszcze oczywiście nie skończyłam, ale no właśnie wygląda tak. I coś mi się wydaje, że ona póki co akurat zostanie ze mną. Nie będę jej sprzedawać na razie, bo lubię ten model. To jest Clash American Quarter Horse z Safari. Ta Izabelowa, ta co była. Ale podoba mi się, więc może póki co u mnie zostanie, bo nawinęło mi się też imię Toyota. A to nic nowego. Ale ten pan tutaj, Albi, będzie oczywiście na sprzedaż. No i póki co wygląda tak. Dobra, a więc tak, co potrzebujemy? Oczywiście modele. Najlepiej, gdyby była jeszcze folia bąbelkowa albo jakaś pianka. Ja zaraz zobaczę, co mam. Wiem, że mam piankę i może jeszcze się znajdzie folia bąbelkowa. Ale tak, co najważniejsze, bo nie powiedziałam w tamtym filmiku, że jeśli chodzi akurat o customy, ja wysyłam zawsze w kartonach, nigdy już w kopercach bąbelkowych, bo wysyłałam. No i wiecie, jak poczta rzuca z tymi paczkami, no i po prostu przyszły dwa czy tam trzy uszkodzone. A jednak no, tego nie chcemy, więc ja zawsze pakuję w kartony i ja zwykle kupuję na poczcie, zwykle rozmiar XS, ale akurat ani tutaj u mnie w Helu, ani w Pucku nie było tego rozmiaru, więc wzięłam S-kę, ale na dwa customy myślę, że będzie ok. I tak, one są zawsze takie rozłożone, ale ja je składam i oczywiście sklejam. No i tak, będzie potrzebna jeszcze taśma klejąca do akurat takiego kartonu szara lub biała, byleby była przeźroczysta. Boże, co ja powiedziałam, byleby była przeźroczysta, byleby była szeroka. I tak, no i tutaj to polega w sumie tylko na zgięciu tego, bo widziałam bardzo nieudolną panią, która nie potrafiła sobie z tym poradzić i robiła cuda, nie widzę w tym, a to wystarczy tylko tak zrobić i to zakleić taśmą. I tak, to zaraz zrobimy. Teraz je sobie tutaj postawię. I tak, ja mam akurat... Tak, mam taką piankę. O Jezu, co tu się stało? Mam taką piankę, ona jest budowlana. Mam takie z pustego powietrza. Ale widzę, że niestety folii bąbelkowej już nie mam. Skończyła mi się. Będę musiała kupić. Ale tak, najbardziej bezpieczna jest właśnie folia bąbelkowa. Ale że ja nie mam, to wykorzystam sobie materiały. Po prostu. Pytanie, czy ja tutaj mam coś? Mam. Ja zawsze używam, jeśli chodzi o materiały, po prostu jakieś stare ciuchy. Bo one się nadają super właśnie do wysyłania. Na przykład jakieś bluzki potne. Stare i one są bardzo fajne też do tego, ale na customy ogólnie nie polecam sweterków, bo sweterki zostawiają syfy, że tak powiem. Tak samo nie polecam papieru, jeśli chodzi o customy, bo jeśli chodzi o temperaturę, no to jak jest za ciepło, to taki sweterek albo papier po prostu może się przykleić i zostać, albo na przykład no, być usyfiony ten custom potem. I tak, zaczniemy sobie od Hakana, bo on ma prostą głowę i z nim tutaj nie będzie aż takiego problemu. I tak, jak ja to robię? Bo wiem, że w tamtym filmiku nie powiedziałam o wkładaniu kartona między nogi konia, między nogi modelu. Otóż tak, jeśli wysyłam
Kopertę bąbelkową to czasami tak robię, ale bardzo rzadko, ponieważ zwykle zapakowywuję model tak, żeby te nogi się jednak nie wygięły. Więc z tym akurat problemu nie mam, bo w paczce ja też ich za bardzo nie ściskam i przez to w sumie nie potrzebuję tego kartonu. A wiem, że jeśli chodzi o customy, to taki karton tylko może nogi obetrzeć, tak samo w sumie w wypadku zwykłego modelu. I tak, jak ja teraz to będę pakowała? Tak, od razu przepraszam za tyłek za gatą, musiałam sobie to postawić. I tak, ja sobie po prostu wzięłam taki długi kawałek tej pianki, odcięłam. I pierwsze co zrobię, to zawinę głowę. Tutaj, tak delikatnie. I ważne też to jest, żeby nie ściskać aż tego tak, bo ta farba też pod wpływem nacisku może zostać uszkodzona. Tak samo uszy. Bo niektóre modele mają tendencję do odpadania uszów, a akurat tutaj on miał uszy, że tak powiem, dorobione z innego modelu, więc tym bardziej. I wygląda to tak. I teraz delikatnie to trzeba owinąć taśmą klejącą. Ja sobie na razie to położę. I tak, mam taśmę klejącą. W sumie niedużo już mi się kończy, więc będę musiała ją tutaj jakoś zrobić. I w sumie też nie mocno to będę owijać. W sensie nie będę ściskała tego aż tak delikatnie, żeby jednak jakiś luz tutaj był. Dobra, i wygląda to tak, że tutaj jest w sumie przerwa, więc delikatnie też to sobie tutaj przyklepię, byleby nie było nacisku na te uszy. O, właśnie skończyła mi się taśma, więc super jest. Mam nadzieję, że jeszcze jakąś tutaj mam. Ups, właśnie przewrócił mi się telefon. I'm sorry, amory. No i niestety nie mam taśmy, więc idę na rekonesans po domu. Dajcie mi chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Udało mi się znaleźć jeszcze jedną taśmę w domu. I tak, przygotowałam sobie tutaj już kawałek tej pianki. No i po prostu go owinę. Też nie za mocno, żeby tej farby jednak nie nadwrężać, że tak powiem. Ja go tylko owijam tak dookoła. Bo wiecie, oczywiście custom, a normalny ofek to jest całkiem inna bajka, inna historia. I po prostu taki model potrzebuje, że tak powiem, specjalnego traktowania, w sensie custom. Trzeba o niego dbać bardziej niż o normalny model ze sklepu, ponieważ farba nie jest elastyczna, tak jak model. I przy wygięciach ona pęka, po prostu się kruszy. To jest logiczne i zgodne z prawami fizyki, że tak powiem. Więc też trzeba o niego dbać. Uważać na różne detergenty. O, no ja już go zapakowałam, w sumie tak wygląda. I teraz wzięłam sobie bluzkę. I tą bluzkę będę musiała też uciąć sobie. I z nim coś zrobić. Ale wiecie co, zmienię sobie trochę kadry, bo tutaj nic totalnie nie widzicie. Więc zrobię tutaj chyba coś innego. Mam tutaj to. I od chusteczek. Albo może na odwrót. Dobra, chwilkę dajcie mi. Ruszyłam się i poszłam po statyw. Aktualnie sobie telefon stoi na statywie, więc tak będzie prościej. I tak, tutaj mam tą piankę. I tak, mam tutaj taką starą bluzkę. I ja ją utnę sobie teraz tak mniej więcej w tym miejscu. I po prostu owinę nim jeszcze go dookoła, żeby było dodatkowe zabezpieczenie.
właśnie. I on tutaj sobie... Nawet nie będę jej rozcinać na dwie części, bo z dwóch stron, że tak powiem. Tylko po prostu go tak owinę. I oczywiście też zakleję taśmą. Tak, jak taki prezencik w sumie trochę. Można by powiedzieć wręcz. Ups. Jeszcze jak macie model, który jest prosty, w sensie, że ma na przykład głowę i ogon w jednej linii, to jest fajnie, jest prosto zapakować, ale jak na przykład jest takie jak Zagato, że nie jest prosty, no to już jest problem, tym bardziej jeszcze jak ma coś doczepianego, w jego wypadku to jest ogon troszeczkę odstający. I tak samo jak w przypadku Hakana, biorę sobie kawałek tej pianki. Żeby sobie go zapakować. Zaczynam od głowy, oczywiście. Owijam ją. No i tutaj trochę się cykam w tego wypadku o ten ogon. Czy on dotrze cały? Czy może się ukruszy? Bo już kiedyś robiłam drastika ogiera trakańskiego ze Schleich. I właśnie dorabiałam mu ogon, tylko że on stał tak całkiem do góry był. No i wysłałam go w kopercie bąbelkowej właśnie. To był ten, że ten ogon po prostu pękł w tamtym łączeniu. Bo akurat on był łączony z ogonem z kolekty, a ten jest rzeźbiony od zera, więc w sumie też całkiem inna sprawa, ale odstaje tak i się boję, że się ukruszy tutaj, chociaż jest na drucie, więc nie powinien, ale wiecie, styki zawsze są, tym bardziej, że za panią to on nie poszedł, a jednak czegoś się oczekuje w takiej cenie, nie? Dobra. I tak. Tak. Tego chyba pojadę podwójnie. Kurczak, ja mam to zrobić, żeby z tym ogonem tutaj mu nie naruszyć. Myślę, że w ten sposób to nic tutaj mu się nie stanie. Teraz już. Jeszcze raz tutaj głowę muszę objechać. No. Ważne, żeby nie robić tych nacisków, zwłaszcza nogi, zbyt dużych, bo po prostu się wygną, a tego nie chcemy. No i tak samo jak w przypadku Hakana, biorę sobie bluzeczkę. Rozcinam ją. Tutaj materiału nie będę oszczędzać. Upsik! Pojechałam trochę za bardzo. Akurat tutaj jest otwarty, ale zrobimy tak samo jak w tamtym wypadku. Oczywiście tak objeżdżamy sobie tak dokładnie, delikatnie. No, jak prezencik. Bierzemy taśmy. Gdzie on ma ten ogon? Tutaj. To zrobimy pod nim. Też oczywiście delikatnie. Tak, tak i tak. No i mam nadzieję, że dojdą całe. I teraz tak.
Mamy je tutaj zapakowane. I teraz potrzebujemy zrobić kawę. Ja tutaj już Wam wcześniej pokazywałam, jak on tutaj wygląda. I ja teraz go po prostu tutaj skleję. Dobra, mamy to już gotowe. No i teraz musimy sobie taki karton przygotować, bo on jest troszeczkę za duży. Tak, na te dwa modele. Więc ja sobie go oczywiście wykładam tym powietrzem, jeśli macie takie coś, to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. I oczywiście możecie go na przykład wyłożyć gazetami lub czymś w tym stylu. To jest hakan, tu jest, gdzie on ma ogon. Tutaj. Dobra. Nie. Tego muszę dać tu. Tego dam tutaj. O, w ten sposób. I tak, biorę troszeczkę. To ich rozdzielam między sobą, żeby też w razie coś się o siebie tutaj nie obtukli. I wykładam jeszcze coś na górę, żeby wszystko było przede wszystkim w środku stabilne, żeby nie latało. No i do tego możemy użyć właśnie jakichś materiałów albo powietrza albo coś w tym stylu. Ja akurat wypcham to siatkami. Studia licencjackie i magisterskie. No i jak to już jest wypchane, to zamykamy i zawsze sprawdzam, czy lata. A nie lata, więc można wziąć teraz ładnie. Ojej. To sobie zakleić. Raz. No, no i takim sposobem paczka jest gotowa. Teraz wystarczy jeszcze tylko wypełnić kwitek, taki specjalny do wysłania. No i możemy iść na pocztę i wysłać paczkę. Ja wysyłam ją akurat jutro. No i czekam też na osoby, które kupiły dzisiaj modele z licytacji. I może też uda mi się jutro je wszystkie wysłać, jeśli tam wszystko dzisiaj dokończą. No. To dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!